Reżim irański, który od czasów Trumpa krępowany jest drakońskimi sankcjami amerykańskimi, utrzymuje się na powierzchni jedynie dzięki intensywnej wymianie handlowej z Chińczykami. Putin rozmawiać będzie w Iranie z prezydentem Ibrahimem Raisim, który nazywany był dawniej zasłużenie rzeźnikiem Teheranu za krwawy terror wobec dysydentów. Gdyby komuś nadal nie chciało się wierzyć, że Iran obok Rosji i Chin robi za trzeci wierzchołek światowej osi zła, przekonać się o tym może teraz najlepiej. Przypuszczalnie Putin dogada z Persami transakcję, w ramach której Moskwa dostanie kilkaset szturmowych dronów w celu użycia ich przeciwko Ukraińcom. Izrael ze swej strony musi liczyć się z tym, że Rosjanie, którzy inaczej niż Chińczycy groszem nie śmierdzą, w zamian za drony zaczną nam utrudniać ataki na cele irańskie w upadłej Syrii.